Aneta wraz z koleżanką zamierzają zrobić kolejną sesję. Nastolatka chce przesłać swoje nagie zdjęcia do mężczyzny podającego się za agenta modelek. Nie wie, że w rzeczywistości jest to oszust, wykorzystujący seksualnie naiwne dziewczyny. Sesja dla agenta i teraz nie będziemy niczym gadać, bo nie mam czasu. Jakiego znowu agenta? No jak to jakiego? Z agencji modelek. Napisał do mnie, kiedy zobaczył wczorajsze zdjęcie. No to fajnie, ale po co masz wysyłać mu kolejne zdjęcia, skoro masz ich w internecie mnóstwo? Oj, Łukasz, nie mam czasu ci teraz tłumaczyć. Spieszę się. Aneta, do dziecka nie ma w szkole i mam klucz. Bomba. Łukasz, idź już stąd, bo muszę się jeszcze rozebrać w ogóle. Co musisz zrobić? No, rozebrać się. Jakby po co? O Łukasz, w końcu mam szansę zostać prawdziwą modelką, zrozum to. Nie zrozumiem tego i masz w tym momencie przestać się wydłużać. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Aneta, ty chcesz wysyłać swoje nagie zdjęcia jakiemuś obcemu facetowi? Musisz być taki zazdrosny, co? Tu nie chodzi o zazdrość. Nie, wcale i w ogóle. No dobra, wczoraj byłem zazdrosny o te zdjęcia, ale dzisiaj to jest zupełnie co innego. Bo? Bo nawet nie wiesz, kim jest ten facet. Jest agentem i może mi załatwić karierę. A co jeśli jest jakimś zboczeńcem albo będzie cię szantażował? Nie pomyślałaś o tym? Nie wierzysz, że jakiś agent naprawdę mógłby do mnie napisać? Nie sądzę, by w ten sposób działały agencje modelek. A niby skąd to wiesz? Od samego początku jesteś zazdrosny, dlatego nie chcę, żebym została modelką. Aneta, możemy zacząć, bo zaraz się przerwa skończy. Tak, Łukasz, idź już. Weź pomyśl logicznie. Weź stąd, idź, wynocha. Totalnie ci odbiło, wiesz? Spadaj. Ale ten Łukasz przesadza. Wiesz co, nie przejmuj się nim, mamy sesję do zrobienia. No, pewnie. Stań sobie na tle tych piłek. Tutaj? Myślę, że tak będzie okej. Okay. No, super. Wezmę tę piłkę i polisz ją. Tylko wiesz, tak zmysłowo. No co ty, mam lizać piłkę? No tak, to będzie mega sexy, a jak ten agent zobaczy to zdjęcie, to po prostu oszalenie na twoim punkcie. No okej. Okay. No to zaczynamy, rozbieraj się. Już. Czy ona oszalała? Chce wysłać swoje nagie zdjęcia jakiemuś obcemu facetowi. A przecież nawet nie wiadomo, kim on jest. I tu nie chodzi o zazdrość, ja się po prostu o nią martwię. Wątpię, by w ten sposób działały profesjonalne agencje. Muszę ją jakoś powstrzymać.